Dzień dobry, Konrad Białas, dom maklerski TMS Brokers. Wydarzeniem czwartku na rynkach finansowych jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz późniejsza konferencja prasowa prezesa Mario Draghiego. Oczekujemy braku zmian w polityce monetarnej oraz podtrzymania gotowości do dalszego luzowania i taki komunikat powinien utrzymać konsolidację eurodolara wokół poziomu 1,25. Jednak ryzyka przed posiedzeniem są rozłożone asymetrycznie w dół, co oznacza, że każdy inny wynik posiedzenia może tylko osłabiać euro. W rezultacie podtrzymujemy nasze zdanie, że w dłuższym horyzoncie czasowym euro-dolar powinien podtrzymać trend spadkowy, jednak na głębszy ruch przyjdzie nam poczekać dłużej, być może do jutrzejszych danych z amerykańskiego rynku pracy. Na rynku złotego obserwujemy stabilizację po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej i euro-złoty stabilizuje się wokół poziomu 4,2250. Choć Rada nieoczekiwanie powstrzymała się od obniżek stóp procentowych, to jednak optymizm wyrażony przez Radę w stosunku do wzrostu gospodarczego nie do końca przekonuje inwestorów, którzy dalej oczekują, że w kolejnych miesiącach możemy obserwować kolejne obniżki stóp procentowych. Z tego też względu, póki nie zobaczymy wyraźnej poprawy po stronie wskaźników koniunktury gospodarczej w Polsce, złoty będzie miał problemy, aby powrócić do trendu aprecjacyjnego. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.